Maryjo, Jasnogórska Pani, po raz kolejny przychodzimy do Ciebie w godzinie apelu jasnogórskiego z sercem podziwu i wdzięczności za to wszystko, co dla nas robisz. Twoja wielka wiara i zaufanie Bogu sprawiły, że stałaś się matką nadziei dla ludzi na całym świecie. To dzięki Tobie, Maryjo, możemy wierzyć, że nie jesteśmy sami w naszych trudach i zmartwieniach, że zawsze możemy udać się do Ciebie z prośbą o pomoc i pocieszenie. Maryjo, Kościół daje nam dzisiaj przykład świętego Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski, a zarazem gorliwego pasterza, który zabiegał o dobro swoich wiernych, wspomagał ubogich i nie bał się zwracać uwagi tym, którzy nie żyli według przykazań Bożych. Natomiast Ewangelia przypomina nam o dobrym pasterzu, z którego wzór czerpał m.in. święty Stanisław. Jezusie, Twoim Synu, a naszym Panu. Dlatego dziś chcemy spojrzeć na Ciebie, Maryjo, jako Matkę dobrego pasterza, która jawi się nam jako ucieleśnienie miłości, cierpliwości i poświęcenia. Poprzez ten tytuł pobożność ludowa jasno wyrażała Twój udział w tej samej trosce o duszę, jaką w Kościele przejawia Chrystus, najwyższy pasterz, i w szczególny sposób podkreśla jej skuteczne wstawiennictwo za zbawienie każdej owieczki z owczarni jej Syna. Ty, Maryjo, jesteś matką, która nieustannie troszczy się o swoje dzieci. Matką, która symbolizuje tęsknotę każdego z nas za miłością, ciepłem i bezpieczeństwem, tak jak to robiła bądź robi nasza własna matka. Jednak Matka dobrego pasterza czyni jakby jeszcze więcej. Jej miłość sięga poza granice rodziny. Tak więc dzisiaj, kiedy chcemy powiedzieć o Maryi jako Matce dobrego pasterza, możemy z pewnością pomyśleć o tym, że jest to nasza Matka, która nieustannie jest z nami, bez względu na to, co dzieje się w naszym życiu. Ty bowiem, Maryjo, jesteś naszym spokojem, źródłem mocy i naszym przewodnikiem. Mówiąc o roli przewodniczki, musimy ją rozumieć tak, jak rolę pasterzy Kościoła, którzy są świadkami i objawicielami oblicza jedynego dobrego pasterza. Maryja również pilnuje swoją matczyną opieką pasterzy, owczarni Chrystusa, jej Syna, tak jak oni strzegą i bronią Kościoła, zarządzając owczarnią Chrystusa. A zatem za Twoją troskę i opiekę, Maryjo, nad naszymi biskupami, kapłanami, dziś dziękujemy. Maryjo, uczysz nas również, jak przeżywać każdy dzień wierności Bogu. Pokazałaś to swoim życiem. W Betlejem, kiedy cieszyłaś się narodzinami Jezusa, w drodze do Egiptu, kiedy broniłaś swojego Syna przed wrogami, czy też kiedy Go oskarżali i ukrzyżowali. Ani jednego słowa skargi z Twoich ust, Maryjo, nie padło. Przyjmujesz to, co piękne, ale i to, co trudne. Krzyż, bez słowa skargi. I nie tracisz nadziei. Jesteś obecna do końca. Także i dziś z nami, z tym, z czym przychodzimy, doświadczeniem choroby, śmierci kogoś bliskiego, może opuszczenia, czy też bólu rodziców, których dzieci odeszły od Kościoła. W tych wszystkich trudach, które Tobie w tej godzinie pragniemy ofiarować, jesteś również z nami. Ty, Maryjo, Matko dobrego pasterza, dajesz nam wzór, byśmy i my byli posłuszni Jezusowi. Potrafili przyjąć to, co dzieje się w naszym życiu, jako pewien dar. Dar, który jest potrzebny, aby moje serce się poszerzało, abyśmy nie byli zamknięci w sobie, ale byśmy byli gotowi przeżywać dar miłości i wiary właśnie w taki sposób. Ty uczysz nas, co należy robić. Potrzeba jednego, tak jak owce, słuchać pasterza.
by korzystać z Jego dobroci, ochrony, z tego, czym chce nas nasycać i ubogacać każdego dnia. Dziękujemy Ci za Twoją opiekę, za to, że jesteś naszą matką, za to, że nas nigdy nie opuszczasz. Bóg zapłać księdzu Mateuszowi Kozielskiemu z parafii świętego Karola Boromeusza z Opola za dzisiejsze rozważanie. Pielgrzymi z tej parafii w ponad 100-osobowej grupie pielgrzymów przybyli, aby dzisiaj tego wieczoru modlić się tutaj na Jasnej Górze. Wraz z nimi obecne są dzieci pierwszokomunijne wraz z rodzinami na czele z księdzem Andrzejem Kotem z parafii Radawa Cetula z diecezji przemyckiej. Polecamy Maryjo nas wszystkich obecnych tutaj w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej, jak i tych wszystkich, którzy łączą się z nami za pośrednictwem telewizji, radia, internetu. Wspólnie pragniemy modlić się za cały Kościół Święty, za Ojca Świętego Franciszka. Polecamy polski episkopat na czele z księdzem arcybiskupem Stanisławem Gądeckim, przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Polecamy naszego księdza arcybiskupa Wacława. Prosimy za nasz pauliński zakon na czele z ojcem generałem. Polecamy jasnogórską wspólnotę ojców i braci Paulinów na czele z ojcem przorem. Dziś naszą modlitwą ogarniamy naszych braci diakonów, którzy w Krakowie, na Skałce, w uroczystość świętego Stanisława przyjęli święcenia diakonatu. Prosimy Maryjo, czuwaj nad nimi, nad ich powołaniem, aby byli dobrymi pasterzami na wzór świętego Stanisława. Polecamy tych wszystkich, którym patronuje święty Stanisław. Modlimy się za maturzystów, którzy zdają egzamin dojrzałości. Prosimy dla nich o światło i dary Ducha Świętego, ale także prosimy dla nich o mądrość życiową, aby dobrze wybierali dalszą drogę swojego życia. Prosimy Cię, Maryjo Królowo, powołań kapłańskich, aby spośród tych młodych ludzi rodziły się powołania do życia kapłańskiego i zakonnego. Polecamy naszą Ojczyznę, wszystkich rządzących. Polecamy wszystkich naszych rodaków żyjących w kraju i na emigracji. Polecamy wszystkie osoby chore i cierpiące. W sposób szczególny prosimy w intencji Jolanty, Adama, Setlaka. Prosimy o opiekę nad księdzem Krzysztofem z Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach oraz o zdrowie dla Zofii Tuńskiej. Prosimy o szczęśliwą operację dla Pauliny. Prosimy w intencji księdza Piotra Nowaka za Zofię i Mariana Nowak w rocznicę ślubu. Polecamy Bartosza Zawackiego, Stanisława Pawłowskiego, księdza Stanisława Czachora. Polecamy wszystkich naszych bliskich zmarłych, w sposób szczególny zmarłego dziś małego Kamilka. Prosimy za Filomenę, Jana, Marię, Krystynę i Stanisława. Naszą modlitwą ogarniamy diecezję włocławską, w której przebywasz w wizerunku swego nawiedzenia, dziś w parafii Wągłczew. Wszystkie nasze intencje składamy u stóp ołtarza Chrystusa, odmawiając wspólnie tajemnicę chwalebną Różańca Świętego, ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują. Tobie, Maryjo, polecamy wszystkie intencje zapisane w Wielkiej Księdze Apelowej. Polecamy wszystkich dobrodziejów Jasnej Góry, tych wszystkich, którzy prosili nas o modlitwę. Wszystkie intencje, które nosimy w naszych sercach, wołając pod Twoją obronę, uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Przora Jasnej Góry ojca Samuela Pacholskiego prosimy o udzielenie nam błogosławieństwa. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Z dawna Polski tyś królował,